Centrum Integracji Społecznej powstało z inicjatywy prezydenta miasta Biała Podlaska, pana Andrzeja Czapskiego. Aktualnie w ramach Centrum Integracji Społecznej działają 4 sekcje: gastronomiczna, remontowo-porządkowa, opiekunek osób starczych, florystyczno-ogrodnicza. Z pełnego zakresu szkolenia w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego korzysta aktualnie 23 uczestników. W trakcie tworzenia jest sekcja księgowych. Dzisiaj świętujemy uroczyste otwarcie Centrum Integracji Społecznej i jest mi niezmiernie miło, że ta uroczystość może odbyć się w tak zacnym gronie. Chciałbym zaprosić ekscelencję pana prezydenta, dyrektora Caritas, pana posła oraz przedstawiciela delegatury województwa oraz panią Szykut jako uczestnika Centrum Integracji Społecznej do przecięcia wstęgi. Zapraszamy serdecznie. Umacniaj swoich wiernych upragnionym błogosławieństwem. Niech ci, którzy swoim trudem nadają nowy kształt rzeczom przez Ciebie stworzonym, uznają swoją godność i radują się z tego, że ich praca przyczynia się do postępu ludzkiej rodziny i przynosi Tobie chwałę. Dzisiaj uczestniczymy w uroczystym otwarciu Centrum Integracji Społecznej, które powstało przy współpracy Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej, a także Urzędu Marszałkowskiego. Centrum Integracji Społecznej prowadzi Caritas Dietz Siedleckiego, organ, który to utworzył, prowadził. Także centrum ma służyć w wyprowadzaniu osób bezrobotnych na otwarty rynek pracy poprzez roczną pracę w sekcjach. Mamy sekcję florystyczno-porządkową, sekcję gastronomiczną, sekcję remontowo-budowlaną i sekcję opiekunek osób starszych. Jesteśmy w trakcie tworzenia 5. sekcji, sekcji księgowej. Chcemy, żeby osoby bezrobotne poprzez taką pracę szukały możliwości później na otwartym rynku. To nie zawsze jest tak, że oni muszą znaleźć w danej pracy. My, Centrum Integracji Społecznej, jako to bardzo dobre narzędzie, wykorzystujemy do tego, żeby dawać też ludziom nadzieję. Bo często ludzie, którzy przez parę lat, którzy są bezrobotni, tracą nadzieję na takie właśnie wyjście z powrotem do pracy, nawet przy sprzątaniu, czy jako osoba, opiekun osób starszych. Jest to bardzo dobre narzędzie i ono tutaj mogło powstać właśnie dzięki prezydentowi miasta w Białej Podlaskiej, dlatego że on był inicjatorem, że chce tworzyć to pod logiem Caritas, gdyż my w Caritas mamy już też jedno Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach, które istnieje ponad 10 lat. Zwrócił się do nas i w ogóle radni miasta są bardzo przychylni i chcą, żeby takie centrum było i dzisiaj uczestniczymy w uroczystym otwarciu.